Witajcie w odcinku, w którym będę odpowiadała na pytania, które zostawiliście w komentarzach w poprzednich filmikach na YouTubie. Jeżeli jesteście ciekawi, o czym były te filmiki, to zapraszam do oglądania. Pewnie pojawi Wam się jakaś wzmianka na ten temat w rogu ekranu. A teraz przejdziemy do pytań i będę się starała Wam na nie odpowiedzieć. Pierwszy komentarz jest od Diego Dypies. Jak namówić psa do wyskoku za frisbee? Mój skacze tak, że nie odrywa łap i boję się, że kiedyś coś mu się stanie. Otóż skakanie to jest raczej umiejętność, która nie jest niezbędna na dog frisbee. To, co jest niezbędne, to bezpieczne zachowanie psa. Więc jeżeli twój pies zostaje na ziemi i nie robi sobie krzywdy podczas łapania, to moim zdaniem nie jest to niezbędne, jeżeli nie chcesz brać udziału w zawodach. Jeżeli natomiast twój pies skacze tak, że na przykład ląduje na tylnych łapach albo wyskakuje i po prostu nie potrafi wylądować, to najlepiej udać się do trenera, bo niestety na to pytanie nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć jednym ćwiczeniem, bo każdy pies jest po prostu inny. I każdy pies będzie miał inne ćwiczenie, każdy problem może być na innym podłożu, więc zalecam po prostu wizytę u trenera, który pokaże Ci na to konkretne ćwiczenie. Monika pyta, jak można wzmocnić chwyt u młodego psa, żeby pewniej siebie łapał i szarpał zabawki podczas zabawy? Zazwyczaj słaby chwyt u psa może mieć różne podłoże. Warto na pewno sprawdzić w pierwszej kolejności, czy z zębami wszystko jest ok, bo na przykład są szczeniaki, które w okresie wymiany zębów całkowicie przestają się bawić. Ale zakładając, że zęby są zdrowe, tak naprawdę możesz się zastanowić, czy to jest problem na podłożu motywacyjnym, czy na przykład materiał zabawek jest za twardy. Jeżeli motywacyjny, no to warto odwiedzić trenera albo zastanowić się, czemu ta motywacja jest niska. A jeżeli to jest podłoże zabawki, to ja bym najpierw zaczęła od miększej wersji tej zabawki i wzmacniała chwyt i przede wszystkim pewność siebie u psa poprzez pracę na coraz twardszych zabawkach, w zależności od tego, do jakiej zabawki chcesz dojść. Oksiądko, bardzo zły pomysł. Bardzo zły pomysł. Bardzo. Bardzo zły pomysł. Bardzo. Następny komentarz jest od Joanny. Czy zmasakrowany dysk można podreperować? Otóż tak. Oczywiście zależy, jaki to materiał, ale zawsze są takie trzy narzędzia, które zmieniają wszystko. Pierwsze narzędzie to jest papier ścierny, drugie narzędzie to jest nożyk i trzecie narzędzie to jest zapalniczka bądź opalarka. Ponieważ dyski są plastikowe, to topią się zazwyczaj od opalarki albo zapalniczki i zazwyczaj najlepiej najpierw dysk umyć, żeby nie miał na sobie piachu, potem należy go wyszlifować papierem ściernym, a pozostałe zadziorki albo uciąć, albo stopić i tak z powrotem przyklepać, że tak powiem. Jeżeli jest dziura na wylot, to też już wiele razy mi się udawało ją po prostu zasklepić, podgrzewając to miejsce i zczepiając ten plastik, także da się to zrobić. Oczywiście są dyski, których już nie warto ratować i wtedy wiadomo, trzeba się pożegnać z sentymentem, ale jeżeli dysk się jeszcze nadaje, tylko na przykład ma zadziury, to jak najbardziej da się go naprawić. Ogólnie myślę, że jest to temat na tyle ciekawy i jednak potrzebny, że zrobimy na pewno o tym odcinek, żebyście zobaczyli efekt przed i po. A że mam psa, który niszczy, to nie będzie ciężko znaleźć do tego materiał. No, także dzięki wielkie za pytania. Możecie wrzucać kolejne pytania albo w tym odcinku, albo w kolejnych w komentarzach. Ja i Ox się żegnamy i mam nadzieję, że pomogłam. I piszcie też, jakie macie tematy, o których chcecie posłuchać. Dzięki wielkie, do zobaczenia.